Moi Drodzy, dzisiaj będzie o termosach i o polarach. Będzie o, o tym, jak zaskoczył mnie Damian Stein w kontekście chęci mojej organizowania zbiórki, która jest, miała być na jednej z mszy świętych. No, będzie też także o wdzięczności, bo właściwie od tego powinniśmy wyjść w kontekście ludzi, którzy dostali uzdrowienie, a nic z tym dalej nie zrobili. Bardzo się to wpisuje w klimat w ogóle nasz, w kontekście tego miejsca, gdzie przeżyliśmy rekolekcje, rekolekcje charyzmatyczne z modlitwą uzdrowienia. Ale najpierw, jak każdego dnia na początku rozważania, idziemy do Jezusa. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy zawsze przed tym naszym rozważaniem przyjść, choć w taki sposób, na kilka sekund, by powierzyć Tobie siebie, by powiedzieć, króluj w nas, działaj w nas, przemieniaj nas, pokazuj nam drogę, dawaj nam światło, jak mamy duchowo wzrastać. Zapraszamy Cię, byś był jednym Zbawicielem i Panem kolejnych momentów naszego życia, tu i teraz. A w 180. punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego, który dzisiaj rozważamy, Czytamy, wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby ludzkiej. Niech te akty wiary, które dla nas są tak ważne, będą częstymi aktami oddawania Tobie chwały. Amen. Posłuchajmy słowa. I stało się, gdy podążał do Jerozolimy i oto przechodził przez środek Samarii i Galilei, gdy wchodził on do pewnej wsi, napotkało go dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z dala i oni podnieśli głos, mówiąc Jezu, Mistrzu, zlituj się nad nami. I zobaczywszy, powiedział im, wzruszywszy, wyruszywszy, pokażcie siebie kapłanom. I stało się, gdy odchodzili oni, Zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, zobaczywszy, że został oleczony, wrócił z głosem wielkim, chwaląc Boga i padł na twarz przy stopach jego, dziękując mu. I on był Samarytaninem. Odpowiadając zaś Jezus powiedział: Czy nie dziesięciu oczyszczonych zostało, a dziewięciu gdzie? Nie znaleźli się, by wrócić i oddać chwałę Bogu jeśli nie ten cudzoziemiec. I powiedział mu, wyruszywszy, ruszaj, wiara twa uratowała cię. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No te czytania jakoś nam się bardzo mocno wpasują, jeśli ktoś był w tej wspólnocie, ponad tysięcznej wspólnocie w Koszalinie na rekolekcjach z Damianem Steinem, no to doskonale odczytuję te słowa w kluczu powrotu do Jezusa, żeby mu podziękować za to, co się stało. Oczywiście dowiadujemy się wielu rzeczy. Ta Biblia interlinearna, my nazwaliśmy to surowe słowo. Ona bardzo dobitnie to pokazuje, co się stało i, i pytanie Jezusa, gdzie są ci pozostali, tych dziewięciu? Dlaczego oni nie wrócili? I znowu okazuje się Samarytanin, czyli ten, który jest tak naprawdę najbardziej zmarginalizowany gdzieś na, na uboczu, przedstawiany, najczęściej pogardzany. Staje się centrum, punktem odniesienia, że to on właściwie wypełnił wolę Bożą i najlepiej z tego wszystkiego zrobił to, co, to, co miał zrobić. Czy nie dziesięciu oczyszczonych zostało, a dziewięciu gdzie? Nie znaleźli się, by wróci, wróciwszy, oddać chwałę Panu Bogu, no i teraz wszyscy wracają do koszalina. <noise> Moi drodzy, oczywiście, to taki mały żarcik, Chociaż jeśli ktoś chce ten fragment literalnie wziąć, to już jest to zaproszenie na kolejne rekolekcje. Natomiast na tych rekolekcjach te słowa z Ewangelii bardzo się. Czytają, bardzo wpasowują się w te rekolekcje, tak trzeba chyba powiedzieć, dlatego że kiedy patrzyliśmy na cuda i znaki, osoby, które nie słyszały, wyjmowały aparaty, pokazywały te aparaty, osoby, które nie mogły zginać nóg, przecież tych osób, które dały świadectwo na scenie, było 82, które wychodziły jedna po drugiej, dając świadectwo i pokazując, czego do tej pory nie mogły zrobić i co zrobić. O modlitwie mogą. No było tak wielu. Oczywiście może nas, może nas też zainteresować, co się stało z tymi dziewięcioma, którzy nie wrócili do Jezusa. Niektórzy budują całą narrację na temat podtrzymania, uzdrowienia wobec tego fragmentu, pokazując no, na tym przykładzie powrotu do Jezusa, podziękowaniu, Mu, trwaniu, w uwielbieniu. To jest tylko kilka elementów, o których moglibyśmy nagrać osobny filmik, i pewnie tak zrobimy, bo dzisiaj chcemy też w inną stronę pójść troszeczkę. No to, wiecie, to, to, to pokazuje coś bardzo, bardzo ważnego dla nas bardzo ważne przesłanie. I ja dzisiaj Bogu bardzo dziękuję za ten czas. Bardzo dziękuję, jednocześnie prowadząc rekolekcje w Koło Brzegu, no bo przecież te rekolekcje, które teraz trwają, łącznie z środą, włącznie o godzinie 19 z modlitwą także o uzdrowienie, z modlitwą także o to, by zobaczyć, co Jezus czyni pośród swojego ludu. No wczoraj podszedł Pan i mówi, że po modlitwie, krótkiej modlitwie, kiedy rozkazaliśmy, aby choroby odeszły, przestało go boleć. Tych osób było więcej. Ta Pani, która się zgłosiła zaraz, po lewej stronie, w tych, wśród tych kilkuset osób, które były na rekolekcjach, mówcie o tym, pokazujcie to. Jeśli to uzdrowienie jest trwałe, jeżeli to uzdrowienie dotyczyło Was, to zachęcam do tego, żeby nawet mieć jakieś poświadczenie od lekarza, bo potem sami będziecie wątpili, czy na pewno Pan z Was uzdrowił. To jest oczywiście niekonieczne, ale bardziej ważne jest w tym momencie oddanie chwały Bogu. Ale, ale często jest to także znakiem świadectwa dla innych. Wczoraj mówiłem w kontekście także tej wdzięczności, że jestem ogromnie wdzięczny, i kiedy wymieniałem różnego rodzaju znaki doświadczenia miłości Pana Boga w prostych, zwykłych sprawach. To właśnie jednym z takich znaków, kiedy mieliśmy zbierać tacę, drugą tacę na kolejnej Mszy Świętej i powiedziałem o tym Damianowi, to Damian powiedział, że wiesz, jeżeli my będziemy zbierali na, po, po wszystkim na cel wspólnoty jak będzie Ci brakowało, to ja Ci dołożę do tych rekolekcji, oczywiście nie musieliśmy zbierać kolejnej tacy bo budżet nam się zamknął, zamknął się nam na zero wszystko, tak jak pewnie jeszcze jakaś jest mała nadwyżka, natomiast teraz jak liczymy, to zobaczymy jeszcze co wyjdzie z tego. Jeśli tam coś zostało, to na pewno to wykorzystamy na ewangelizację, ale dotknęło mnie to słowo Damiana. Ja ci dołożę, jeśli będzie ci brakowało coś do tego, żeby zamknąć ten budżet tych rekolekcji, żeby to nie było tak, że po rekolekcjach. Jest, jest tak, że ty zostajesz z jakimś długiem. No właśnie. Cieszę się, że, że takżeście obficie też pobłogosławili Damiana w tym dziele, które on wykonuje, bo to jest też błogosławieństwo związane z poszerzeniem trochę granic, jeśli chodzi o dary duchowe. Myślę, że o tym jeszcze przyjdzie nam sposobność mówienia, bo przecież jeśli Ktoś zamierza wchodzić w dary duchowe, no to jeżeli w zarządzie nieuczciwą mamoną, czyli nie okażemy się wierni, to jak te dary duchowe, kto nam po, 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 powierzy? Więc tak naprawdę może to dziwnie brzmi, bo tu nie chodzi tylko o zbiórkę, nie wiem, na coś, tylko bardzo szeroko, kiedy traktujemy to słowo także jeśli chodzi o zarząd to to się, to się przekłada jest do tego dołączona obietnica obdarowanie to obdarowanie także w postaci charyzmatów, darów także w tę stronę idąc i interpretując ten fragment jest także związane z umiejętnością zarządzania i może tutaj postawię kropkę i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o tym zamiast artykułu, co zrobiliśmy jako owoc tych rekolekcji, bo myślę, że najpiękniejsze owoce to są te owoce, które zostaną i będą, będą bardzo jasno pokazywały światu to, co jest ważne. Mianowicie, posłuchajcie. Polar i Termos. Taki jest tytuł. Cel Zakup dla osób w kryzysie bezdomności polarów i termosów na obiad, takich, które rzeczywiście trzymają ciepło i nie rozlewają się w torbach i plecakach. Co zrobimy? Przekażemy gotowe zestawy m.in. osobom szukającym pomocy w Towarzystwie Pomocy im. Świętego Brata Alberta lub w Domu Miłosierdzia, tutaj w Koszalinie. Jeden pakiet to jest 150 zł. Mamy 220 osób bezdomnych w Koszalinie. Czyli 33 tysiące złotych. Forma wpłaty, internetowa zbiórka, środki przekazane przez Caritas, zebrane przez rycerzy Kolumba, Fundację SMS Z Nieba i Wspólnotę Świętego Pawła. Uwaga, można wpłacać bezpośrednio na indywidualny rachunek tej zrzutki, a pieniądze zostaną zaksięgowane na tej zrzutce w ciągu najpóźniej dwóch dni roboczych. I podany jest rachunek, dane adresowe zrzutka, tytuł Polar i Termos. Organizatorzy Fundacja SMS Z Nieba z decyzji koszajsko-kobrzeskiej, rycerze Kolumba. Akcja zaczyna się kiedy? 14 listopada, czyli dziś, i potrwa do 10 grudnia. I bardzo dobra informacja, o której wspomniałem na początku. Uczestnicy rekolekcji charyzmatycznych z Damianem Steinem, które odbyły się 11-12 listopada w Koszalinie, organizowanych przez Wspólnotę Świętego Pawła i Fundację SMS z Nieba, zebrali ponad 18 tysięcy złotych. Mówię ponad, ponieważ jeszcze nie wymieniliśmy euro, i całość tej kwoty organizatorzy przeznaczyli na ten cel. Tam zamieściłem fragment 21-sekundowy z tych rekolekcji. Ważne, forma fundacja SMS z nieba nie pobiera jakiejkolwiek prowizji obsługując tę zrzutkę. Jeżeli ktoś wpłaca przez zrzutkę, to może. Zostawić jak, jakąś tam darowiznę zrzutce na ich funkcjonowanie, albo nie musi, bo zrzutka daje taką możliwość, że się klika bez, że całość pełnej kwoty na, na konkretne wyznaczone cele, a to już zależy od Was. Marzenia. Jeżeli odzew byłby duży, ponad 33 tysiące zł, czyli wtedy mamy wszystkie termosy dla wszystkich bezdomnych w koszalinie, wyjdziemy z pomocą do innych miast w regionie. Natomiast jeżeli mówimy o mega marzeniach, to jeżeli będzie powyżej 40 tysięcy, to będziemy chcieli przeznaczyć to na stołówkę dla potrzebujących. To dzisiaj w ramach artykułu y, tę zrzutkę podpinam na te y, konto zrzutki i wpłacam te ponad 18 tysięcy zebranych na rekolekcjach. Ja wierzę, że to jest bardzo konkretny znak. Dziękuję wszystkim, którzy na tych rekolekcjach byli, bo to jest to, co żeście ofiarowali na, na mszy świętej z księdzem biskupem Zbigniewem Zielińskim, y, którą mieliśmy na konkretny cel, który był który był powiedziany, no zostanie nam jakaś część. Wiemy, że zrzutki teraz idą dość słabo, bo wiecie o tym, że ja już kilka miesięcy prowadzę zrzutkę na spłatę nieoddanego podatku, który został, został zabrany, nadpłaconego de facto, ale to nie jest tak istotne, jak istotne jest to, żeby, żeby choć w ten sposób dla tych 220 osób pomóc w tym termosem i polarem. Myślę, że to jest taki piękny znak tego. Takiej prawdziwej miłości. I ten z wielu, na pewno wielu, wiele osób w różny sposób się angażuje. Dobra, tyle dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj pod filmikami wpisujemy intencje, no bo przecież na koniec każdej środy odprawiam Święto w Waszych intencjach, w intencjach Fundacji SMS z Nieba, w intencjach Szkoły Ewangelizacji, tych dzieł, które podejmujemy, ale ta każda intencja dla mnie jest ważna, którą tam wpisujecie, je składam na koniec każdej środy. Między innymi te intencje wpisane i te przez Was wzbudzone w sercu na ołtarzu Chrystusa. Niech Was błogosławia Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, kto jeszcze tego nie zrobił. Lajkujemy. Do zobaczenia jak Bóg da jutro.